Kierowca Opla jechał ulicą Chocianowską w Polkowicach. W pewnym momencie zadzwonił do dyżurnego komendy policji. Poinformował, że udaje się w kierunku Polkowic, a pasażerem jego pojazdu jest nieprzytomny wujek, który prawdopodobnie zasłabł. Kierowca auta dodał, że jedzie do polkowickiej przychodni i poprosił o pomoc. Naprzeciw niego wyjechali policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego i dzielnicowi. Na wysokości ulicy Arnikowej w Polkowicach przejęli pojazd zgłaszającego i na początku eskortowali go przez skrzyżowanie drogi krajowej nr 3 z ulicą Chocianowską, oczywiście używając sygnałów uprzywilejowania. W tym czasie dyżurny komendy zawiadomił pracowników Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych o policyjnej eskorcie. Na miejscu funkcjonariusze przenieśli 42-letniego mężczyznę do gabinetu, gdzie czekali na niego lekarze. Następnie przewieziono go do lublińskiego szpitala. Jak się dowiedzieliśmy, mężczyzna został już zwolniony do domu.